strategie ekonomiczne, czyli pacyfistyczny konkurent RTS-u. Jak zaczęły? Jak się zmieniały? W co warto zagrać? Zapraszam na tydzień strategiczny. Strategie ekonomiczne rozwijały się w cieniu RTS-ów przez całe lata 90. Często również odbywały się w czasie rzeczywistym. Mają wiele wspólnego z City Builderami, które będą bohaterami następnego odcinka. Zostaw dzwoneczek, by nie przegapić. To, co moim zdaniem jest unikatowe dla strategii ekonomicznych, to to, że często mamy w nich niezwykle bogaty wybór dóbr, które możemy wyprodukować lub kupić na drodze handlu i dostarczając to naszym mieszkańcom, możemy automatycznie poprawić ich poziom szczęścia, dobrobytu, jak zwał, tak zwał. Oczywiście wiele pierwszych strategii ekonomicznych również posiadało, tak samo jak RTS zresztą, możliwość budowy jednostek, ale wszyscy dobrze wiemy, że to nie o to w nich chodziło, że to nie było najważniejsze. Często właśnie przez brak tej dużej presji, które dało się odczuć grając w RTS-y, są bez tego bardzo relaksującymi tytułami. Jest to niezwykle hybrydowy gatunek, dlatego coś, co dla Ciebie chociażby może bardziej pasować do gatunku City Builder albo chociażby RTS niż do samej strategii ekonomicznej jako taką w sobie. Poruszamy się tutaj po naprawdę subiektywnym gruncie, dlatego wolę to zaznaczyć. Początki strategii ekonomicznej przypisuje się dwóm grom. Jeden z nich jest City Builderem, mowa to oczywiście o pierwszym SimCity, a drugi jest RTS-em. Mówię tutaj oczywiście o Dune 2, o którym wspominałem już przy okazji RTS-ów. Pierwszą grą, którą z czystym sumieniem mogę nazwać strategią ekonomiczną, jest The Settlers z 1993 roku. Settlersi pozwalają graczom rozwijać i zarządzać osadą, koncentrując się na efektywnym wykorzystaniu surowców. Gra była RTS-em, ale bez nacisku na produkcję jednostek. Mogliśmy budować i produkować masę dóbr. Gra wprowadziła też obowiązek łączenia wszystkich struktur za pomocą dróg, aby wyprodukowane towary mogły wędrować do magazynu. Następnie do naszych mieszkańców. Tobie przekazuję proporzec przywódcy. Czyń jako ja czyniłem. Szukaj i zasiedlaj nowe ziemie, jaką ja czynił roku pańskiego 1602. Inną kultową pozycją było Anno 1602, które premierę miało nie w 1602 roku, ale w 1998. Czemu w takim razie nie Anno 1998? Była to też pierwsza odsłona cyklu Anno, który do dzisiaj jest rozwijany i kontynuowany przez firmę Ubisoft. Gra została osadzona w nowożytnych realiach, a dokładniej w erze wielkich odkryć geograficznych. W Anno gracze eksplorują świat, budują kolonie, handlują i konkurują o zasoby. Gdy nasi mieszkańcy osiągną odpowiedni poziom dobrobytu, awansują na wyższe szczeble społeczne, a my możemy z nich ściągać większe podatki. Skoro już o tym mowa. Podatki są troszeczkę za wysokie. W kwestii Stronghold, jak i Stronghold Crusader, ciężko mi mówić jednoznacznie, czy to jest bardziej RTS, czy może jednak bardziej coś na wzór strategii ekonomicznej. Myślę, że nie bez powodu mówimy jednak z perspektywy czasu na tę grę jako symulator budowy zamków. O militarnych aspektach twierdzy Krzyżowiec mówiłem w odcinku dedykowany RTS. Dzisiaj w takim razie przedstawię te bardziej ekonomiczne aspekty tej gry. Jeżeli dostarczaliśmy do spichlerza różnorodną żywność, dostawaliśmy bonusowy przyrost popularności. Popularność w twierdzy, jakby ktoś nie wiedział, sprawia, że jeżeli jest powyżej 50% popularności nasz władca, no to siłą rzeczy nowi osadnicy przybywają do naszego zamku, żeby się osiedlić. Natomiast jeżeli nasza popularność jest mniejsza niż to 50, no to sobie stopniowo zaczynają uciekać. Pewnie do sąsiada Niemca, Polski uciekają. W twierdzy mogliśmy też stawiać różne obiekty ozdobne, które przyczyniały się między innymi do szybszego rośnięcia naszej popularności. Tak jak na przykład tańczący niedźwiedź. Poprawiał on humor poddanych, ale sprawiał, że przez to, że jest im dobrze, to są bardziej lenini. Mogliśmy też stawiać szubienice, by hołota była bardziej produktywna, ale przy okazji spadała nasza popularność. Przecież postawiliśmy tą szubienicę dla ich dobra, więc skąd to niezadowolenie? Przecież jako władca najlepiej wiemy, czego chcą nasi poddani. Oczywiście, warto też wspomnieć, że wskaźnik popularności był zależny na plus albo na minus. Zależy się od tego, czy mieliśmy ustawione jakiekolwiek podatki, czy byliśmy rajem podatkowym.
Wracając do Anno, warto też wspomnieć o jego średniowiecznym odpowiedniku, czyli serii Partisian. Gra skupiała się na handlu morskim, gdzie gracze mogli budować floty handlowe, negocjować ceny towarów i rozwijać swoje handlowe imperium. Gry ekonomiczne na przestrzeni lat bardzo się rozwijały, wprowadzając coraz to bardziej rozbudowane systemy czy to produkcji, czy handlu, czy ogólnie związanych z ekonomią. Przez to, że często w takich grach też chodzi o ogólne takie wizualia, o samą przyjemność w zarządzaniu czy to osadą, czy miastem, czy nawet budowanie jakiegoś zoo lub czegoś innego, są to gry atrakcyjne dla szerokiej gamy odbiorców. Oto kilka nowych, ciekawych podejść do tego, jak prezentują się strategie ekonomiczne oraz to, jak mogą wyglądać różnie. Factorio, gra, w której budujemy i zarządzamy fabryką. Projektujemy zaawansowane układy produkcyjne, a z czasem je automatyzujemy i optymalizujemy. Surviving Mars przenosi gracza na czerwoną planetę, tytułowego Marsa, gdzie musimy stworzyć i zarządzać kolonią. Gra łączy elementy strategii ekonomicznej z aspektem przetrwania. Anno 1800, które przenosi graczy do okresu rewolucji przemysłowej, oferując zaawansowany system ekonomiczny, rozbudowaną budowę miasta i eksploracje. Mają tam nawet pociągi. Rimworld to gra, gdzie gracz kieruje grupą kolonistów na obcej planecie. Gra oferuje zarządzanie zasobami, budowę osady, wyboru typu przyjmij kolonistę, ale spodziewaj się, że za parę dni zostaniesz zaatakowany przez grupę bandytów, która się o niego upomni. Frostpunk to gra polskiego studia stawiająca na przetrwanie w postapokaliptycznym świecie. Gracz zarządza ostatnim miastem na Ziemi, dbając o zasoby, zdrowie i morale mieszkańców. Często podejmując charakterystyczne dla tego studia niełatwe wybory moralne. Jakie inne gry z tego gatunku są warte uwagi? Odwiedź naszego Instagrama klikając w link w opisie i zobacz moje rekomendacje. Zapraszamy od razu do followowania, by nie ominęły Cię żadne nowości. Zwłaszcza, że zapowiadamy nową animowaną serię. Jeśli Twoim zdaniem zapomniałem o jakiejś ciekawej pozycji, koniecznie daj znać o tym w komentarzu. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku Tygodnia Strategicznego. Do zobaczenia.